byliśmy 1 lutego tutaj na grobach naszych założycieli Stowarzyszenia Merkury. No a dzisiaj właśnie przypada 150. rocznica urodzin najwybitniejszego spółdzielcy spółdzielczości konsumenckiej Stanisława Wojciechowskiego, prezydenta Polski od 1922 roku, a naszego pierwszego prezesa od 1908 do 1920 roku. I chcieliśmy dzisiaj właśnie w ten symboliczny sposób oddać mu hołd. Bardzo piękny jubileusz, bardzo piękny czas, bo dużo bardzo dobrych dokonań. Tak naprawdę, jeżeli myślimy o tym, żeby coś zrobić pozytywnego, człowiek w pojedynkę tego nie zrobi. Jeżeli zorganizuje się na równych, demokratycznych prawach, może zmieniać góry i społo. Organizacje spółdzielcze to jest ta kwintesencja tego. Rzeczywiście ten pierwszy ruch spółdzielczy był czymś wyjątkowym, wspaniałym, mogliśmy być z niego dumni. Potem w trudnych czasach były próby i zakusy, żeby ten ruch i ten system zmienić, zmodyfikować, ale jednak duch spółdzielczy ocalał i ludzie się obronili, bo wiedzą, że najlepiej wspólnie mogą podejmować decyzje. I to, że Stanisław Wojciechowski, mój pradziadek, był pomysłodawcą i współtwórcą takich działań w Polsce. Jestem z tego bardzo dumna, bo nic lepszego dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, dla demokracji nie ma, jak współdziałanie, jak kooperacja. A ruch spółdzielczy to jest to, o czym powinniśmy pamiętać i krzewić takie idee, że w tych dzisiejszych, takich bardzo nowoczesnych czasach także spółdzielnie mają rację bytu, bo jeżeli ludzie organizują się dla jakiegoś celu i wspólnie działają, to ten efekt łatwiej osiągnąć.